Podłączenie modułu RCGSM do centrali ETMDG2 jest naprawdę bardzo proste. Żeby to zrobić, wystarczy nam czterożyłowy przewód. Żyły nie muszą być grube. Dwie z nich będą wiodły zasilanie do modułu. Dwie pozostałe będą wiodły sygnał wyjściowy z przekaźnika wyjściowego modułu do centrali ETMDG2. Moduł ma na wyjściu dwie wtyczki. Lewa wtyczka to zasilanie i licząc od lewej mamy plus, a kolejny styk minus. Można tutaj podłączyć napięcie 12 V, na przykład z wyjścia fotokomórek w centrali ETMDG2. Kolejny wtyk, trójpinowy, to wyjście przekaźnika, który jest zainstalowany tutaj w module. I mamy tutaj po kolei styki NO, COM i NC. Podłączanie możemy rozpocząć od modułu. Podłączmy zatem najpierw zasilanie do lewej wtyczki. Jak wspomniałem, lewy pin to jest plus, prawy pin minus. Wybierzmy sobie tutaj żyły czerwoną i czarną. One będą nam prowadzić zasilanie. Czerwony plus, czarny minus. Te wtyczki są wyciągane, ale może być łatwiej po prostu zrobić to na module, ponieważ łatwiej go przytrzymać. Prawa wtyczka, jak wspomniałem, to jest przekaźnik wyjściowy. Pobierzemy sygnał ze styku NO i COM, czyli lewy i środkowy styk. Polaryzacja jest tutaj nieistotna, ponieważ to tylko zwierny styk, tak jak przełącznik dzwonkowy. Od strony modułu połączenia mamy wykonane już prawidłowo. Możemy zabrać się za podłączanie w centrali. Żeby podłączyć moduł w centrali, musimy oczywiście wykonać przepust kablowy w dolnej części obudowy i po przeprowadzeniu przewodu do środka musimy oczywiście odpowiednio go zabezpieczyć. Żeby zacząć podłączanie, oczywiście najpierw musimy wyłączyć zasilanie 230, czyli w tym celu wyciągamy bezpiecznik i możemy też odpiąć taśmę łączącą sensory dotykowe na obudowie centrali z płytą sterującą. Podłączenia modułu RCGSM dokonamy w tej lewej kostce. Wykorzystamy do tego prawy styk, czyli to będzie plus 12 V. Trzeci styk od prawej to będzie styk minusa zasilania, czyli masa. Pierwszy styk od lewej to będzie masa sygnału zwrotnego. No i na przykład dzisiaj wybierzmy sobie wejście E1, czyli to będzie trzecie od lewej. Wyciągamy kostkę i przyłączamy przewody z modułu RCGSM. Polaryzacji napięcia zasilania nie wolno nam pomylić, na to musimy zwracać bardzo dużą uwagę. Jak wspomniałem, pierwszy prawy styk to jest plus, czyli przewód czerwony, trzeci prawy styk minus, czyli przewód czarny. Sygnał zwrotny z przekaźnika wyjściowego podłączamy pomiędzy styki, w tym wypadku drugi od lewej, czyli masa, i tak jak wspomniałem wcześniej, wybieramy sobie trzeci od lewej, czyli wejście E1. Sprawdzamy wszystkie połączenia, czy nie mamy gdzieś przypadkowych zwarć. Jeśli wszystko jest ok, możemy włożyć kostkę do płyty sterującej. Tym sposobem moduł RCGSM został już podłączony do centrali ETMDG2. Ponieważ jesteśmy pewni, że wszystkie połączenia są wykonane prawidłowo, możemy włączyć zasilanie, wkładając bezpiecznik na jego miejsce do kostki i przy okazji przetestować, jak to działa. Centrala się obudziła, jest gotowa do pracy. Zanim zaczniemy testowanie, musimy jeszcze odpowiednio skonfigurować wejście, do którego sygnał zwrotny z przekaźnika został podłączony, czyli w tym wypadku wejście E1. Żeby to zrobić, wchodzimy w programowanie centrali, przyciskając i długo przytrzymując przycisk FUN. Pojawia nam się nazwa parametru P0. Przechodzimy do parametru E1. Chcielibyśmy, żeby nasz moduł po otrzymaniu sygnału z naszego telefonu uruchomił i otworzył całą bramę w sekwencji krok po kroku, czyli otwórz, stop, zamknij, stop. Żeby to zrobić, parametr E1 musi być ustawiony na 0. Sprawdźmy, jak jest w tej chwili. Mamy 0, więc nie musimy nic ruszać, wystarczy zatwierdzić parametr i wyjść z trybu programowania. Wszystko jest gotowe do pracy. Zobaczmy więc, jak to działa. W telefonie mam wpisany w tej chwili numer karty SIM umieszczonej w naszym module RCGSM. Kiedy wykonam połączenie na tą kartę, powinna uruchomić się centrala. Będziemy widzieć to po świeceniu diod tutaj przy złączach dla silników naszych siłowników. Dzwonimy. Przekaźniki pstryknęły, zapaliły się niebieskie diody, co oznacza, że centrala uruchomiła bramę i ona w tej chwili się otwiera. Kiedy jeszcze raz zadzwonimy, powinno się zatrzymać.
Wszystko stanęło w miejscu, brama również. Kolejne zadzwonienie na numer karty SIM w module RCGSM spowoduje zamykanie bramy tym razem. Zapalą się czerwone diody. Jak widzieliśmy, wszystko działa poprawnie. Możemy zamknąć obudowę. Wcześniej przypinamy oczywiście taśmę do złącza dla sensorów dotykowych na obudowie.